Teraz drodzy Państwo druga część wykopek, czyli kto komu leje wodę. Pismo, które wpłynęło do Urzędu Miasta 28 marca informujące, że RWIK potrzebuje pilnie gotówki w ilości circa sześćset kilkadziesiąt tysięcy. W przeciwnym wypadku sytuacja tego jest tak, tego, tej spółki jest komunalnej jest tak zła, że no, wspomniano tam o ogłoszeniu upadłości. Ja w tym żadnej sensacji nie widzę, ponieważ już na początku roku spółka informowała ustami swojego prezesa, że będzie potrzebowała nawet około 2 milionów złotych, aby osiągnąć płynność i zachować płynność finansową spółki. Przypominam, że Arvik to jest ciało złożone z akcjonariuszy różnych jednostek samorządu terytorialnego i dopłacić do tej spółki będą musieli wszyscy. Rzadko mi się to zdarza, ale atak propagandy powiatowej, czyli w zasadzie związanej z przyszłym kandydatem, polega na tym, że to Winne jest miasto, burmistrz Bury, że nie reagujemy i, i tu, i tu, i tu, i tu. Owszem, ale przypominam, że w skład Rady Nadzorczej wchodzą osoby nie tylko reprezentujące miasto Białogard, że w skład zgromadzenia wspólników nie jest to jednoosobowy wspólnik w postaci burmistrz Bury. Tam zapadają decyzje kolektywnie. I skoro tak, to może wypadałoby się zainteresować przez powiat, zamiast kopać, czyli robić wykopki, że w Orwiku uczestniczy gmina Białogard, miasto i gmina Tychowo, miasto Białogard, czyli składniki powiatu białogardzkiego, to może wzorem aktywnego działania przy dostarczaniu ciepła, bieganiu do wojewody, małym klęczniku, starszeniu, to może trzeba się zainteresować i wystosować jako powiat reprezentujący pewien twór administracyjny do pana wojewody spisu drugi Wojewodą. Proszę zwrócić uwagę, że nieuchwalenie i nie taryf dostarczających spółkom dostarczającym wodę, które leżą już w polskich wodach tyle czasu. Jest działaniem na szkodę spółki. No to niech się pisowski wojewoda i pisowski rząd określi, czy chce samorządom wbijać siekierę w plecy, czy chce, żeby społeczeństwo po przegranych przez pis wyborach otrzymało rachunki zatwierdzonymi przez nowe władze polskich wód takie, że od ceny. Zagotuje się ta woda, która będzie tak drogo kosztowała? Niech zareagują, tylko niech nie kopią. Czyli nie chcesz pomóc, nie przeszkadzaj. Tyle ode mnie i proszę nie ulegać panice. Dopłacimy te pieniądze do Rwiku, bo nikt nikomu łaski nie robi. Na co i żeśmy się umówili? A to, czy informacje z Rwiku i z władz i ciał zarządzających rwikiem są takie, a nie inne, no to trzeba mieć do tych reprezentantów pytania, a nie walić na oślep. Jedynym plusem tego jest to, że te 70 tysięcy w składniku tej dopłaty to są podwyżki wynagrodzeń. Jeśli związane ze zwrotem płacy minimalnej, to ok. Ale jeżeli to jest związane z wypłatą nagrody dla prezesa zarządu, no to jest to co najmniej niesmaczne. Przy tych zarobkach, to ta nagroda to jest pikość. No ale Dali to wziął. A że nic o tej nagrodzie nikt nie mówił, no to jest to pewnego rodzaju wykopkowa sensacja. Będziemy się sprawie przypatrywać i będziemy pytać panią burmistrz, Skąd weźmiemy pieniądze na dopłatę? Bo na razie zaproszenia na żadne spotkanie nie ma i widocznie pani burmistrz jak zwykle zadziała z zaskoczenia. Ale to już jest inna sprawa.